Dzień dobry, Katarzyna Czupa. Zapraszam na panel o huraganie geopolitycznym. Ze mną w studio są pan Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzień dobry. Pan Szymon Borawski-Rex, dyrektor inwestycyjny w Santander TFI. Dzień dobry. I łączymy się zdalnie z panią Magdaleną Polan z Prudential Global Investment Management. Dzień dobry. I pani Marzena Hofrichter z Templeton Investment Management. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od takiego krótkiego pytania. Myślę, że wielu widzów sobie je zadaje i nie tylko widzów. Czy wojna to jest w ogóle dobry moment, żeby rozmawiać o inwestycjach? Czy to jest moment właściwy? Czy powinniśmy się w obliczu takich trudnych wydarzeń w ogóle zastanawiać nad tym, jak portfel konstruować? Może chciałabym skierować to pytanie najpierw do pani Marzeny. No więc myślę, że w każdej sytuacji musimy zastanawiać się, jakby w co inwestować. Oczywiście jest to dramatyczna sytuacja obecnie humanitarna, ale jakby pieniądze i środki są nam powierzone i to jest nasz obowiązek, aby jakby dalej się wywiązywać jakby z tej odpowiedzialności. Więc w każdej fazie rynkowej, w każdej sytuacji mamy obowiązek dbania o nasze portfele. Jasne. Czy mogłabym teraz skierować to pytanie do pani Magdaleno? Jaka jest pani perspektywa na ten temat? Czy to jest dobry moment? A tutaj zgodzę się z panią Marzyną, że inwestorzy instytucjonalni, którzy zarządzają aktywami powierzonymi przez innych inwestorów, muszą zarządzać i podejmować decyzje inwestycyjne w każdym momencie. Czy panuje wojna, czy panuje pokój, czy mamy pandemię, czy panuje całkowita błogość na rynkach, musimy to robić. Ale oczywiście te decyzje muszą być podejmowane z głową, czyli nie powinny być pod wpływem paniki. I pewnie też powinny przypominać inwestorom to, że o inwestycjach myślimy cały czas. Musimy też myśleć o tych właśnie ryzykach skrajnych jak wojna. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, no to sytuacja może być trochę inna, dlatego że inwestorzy indywidualni, którzy nie są przyzwyczajeni do podejmowania większego ryzyka, być może nie powinni wtedy myśleć o zachowaniach bardziej wywołanych paniką lub pewnym stadnym zachowaniem. I ci inwestorzy też pewnie nie mają instrumentów finansowych, które są dostępne do inwestorów instytucjonalnych. Ale właśnie tak jak mówiła pani Marzena na samym początku, niestety rynek nie śpi, inwestorzy nie śpią i musimy się zawsze tym zajmować. Panie Sebastianie, ja bym chciała trochę odwrócić może to pytanie, bo myślę, że jest spora grupa inwestorów, która wręcz wypatruje takich okazji inwestycyjnych w tym czasie. Czy to jest uzasadniona teza? Dzień dobry, witam serdecznie. No, 24 lutego kończyliśmy sesję na warszawskiej giełdzie na poziomie WIG-u 56 tysięcy punktów. Dzisiaj, pomimo tego, że wojna trwa nadal, niestety, warszawski indeks giełdowy jest na poziomie 64 tysięcy. Czyli można powiedzieć, że mimo tego tragicznego zdarzenia inwestorzy, którzy kupowali w dniu wojny, zarobili teoretycznie kilkanaście, prawie 20%. W związku z tym no, można powiedzieć, że trzeba rozmawiać o inwestowaniu, natomiast oczywiście nie możemy abstrahować od tej sytuacji, jaka dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Pewnie jeszcze będziemy do tego tematu wracać. Ta sytuacja ma wpływ nie tylko na rynek akcji, nie tylko w Polsce, ale również rynek obligacji w Polsce i na świecie, rynki surowcowe przecież mocno zostały dotknięte. Także tych tematów, wątków na pewno jest bardzo dużo. Jasne. Panie Szymonie, jakbyśmy przeszli trochę właśnie do konstruowania portfela w takim trudnym momencie. Czy to jest bardziej czas na myślenie o bezpieczeństwie, bardziej myślenie o tym, jak tutaj zwiększyć swoją szansę na stopę zwrotu w długim terminie? Być może to jest czas na rebalancing? Co pan sądzi? No na pewno czasy nie są łatwe, tak? Dla nas, profesjonalistów zarządzających powierzonymi pieniędzmi, ale przede wszystkim dla klientów. No i takie pytania dzisiaj musimy sobie stawiać. Nie ma, ciężko o taką jednoznaczną odpowiedź. Sebastian tutaj podał przykład polskiej giełdy. Dokładnie taka sama sytuacja była, przypomnę, jak wybuchła pandemia, tak? W dniu, kiedy premier Morawiecki ogłaszał w Polsce lockdown, to ten dzień wyznaczył dołek na rynkach. Nie? Tak, czy można powiedzieć, że paradoksalnie może zamiast poszukiwać bezpieczeństwa, powinniśmy właśnie bardziej ryzykować. Ale
według mnie też ten, to co się dzieje, to daje takie jakby odświeżenie patrzenia na ryzyko, na inwestycje. Być może wielu inwestorów zupełnie inaczej powinno podchodzić do swoich portfeli, do zarządzania ryzykiem. Być może do tej pory one były źle skonstruowane. No to jest taki moment, kiedy jak najbardziej tego typu dyskusje powinny mieć miejsce. Także... My też w naszej firmie na co dzień obserwujemy, że takie trudne momenty to jest taki czas dla inwestorów, kiedy oni się w ogóle zaczynają swoimi portfelami inwestować. Myślę tutaj głównie o tych inwestorach, którzy nie mają bardzo, bardzo szerokiej wiedzy, ale dla nich to jest też taki moment chyba na to, żeby się trochę tymi zgłębić ten temat, więc my tak nie wiem, czy państwo, panowie to też obserwujecie i czy panie obserwujecie to na co dzień, czy faktycznie część tych takich ruchów to są ruchy bardziej paniczne, czy to są właśnie takie ruchy, gdzie faktycznie zaczynamy rozumieć, że akcje, moment dołka to jest nie moment na ucieczkę, a moment na być może na kupno. Nie wiem, czy tu pan, panie Sebastianie, ma jakieś podobne wnioski. Pamiętam ten dzień 24 lutego, myślę, że ten dzień przyjdzie do historii i pamiętam też, jak zachowywali się klienci. Pierwsza reakcja na wybuch wojny była taka, że po prostu klienci w panice chcieli sprzedawać. Się trochę zmieniało w ciągu dnia. W ciągu dnia też pojawili się inwestorzy, o których Szymon mówi, czyli tacy, którzy kupowali 2 lata temu podczas pierwszej fali pandemii, kiedy można było kupić akcje po prostu bardzo tanio i później okazało się, że na tym bardzo dużo zarobić. Także nawet tego jednego dnia te nastroje bardzo mocno fluktuowały. To oczywiście nie spowodowało, że tego dnia warszawski indeks giełdowy odrobił straty, wręcz przeciwnie, cały dzień był na minusie rzędu 10%. Natomiast później w kolejnych dniach te nastroje jednak uległy uspokojeniu. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć tak, no, moment wybuchu wojny był dla wielu inwestorów niezłą okazją do tego, żeby kupić tanio akcje. Natomiast jeżeli chodzi o rynek obligacji, wcale tak się nie okazało, bo ceny obligacji raczej spadają przez te ostatnie kilka tygodni. Chciałabym teraz trochę odejść od takich zachowań naszych stadnych, behawioralnych i zastanowić się nad tym, jak wojna wpływa tak naprawdę długoterminowo na rynek inwestycji. Czy w ogóle możemy tak interpretować te wydarzenia? Czy ta wojna na Ukrainie, którą obserwujemy, to jest raczej jeden z wielu incydentów lokalnych, czy to jest być może początek jakiegoś dłuższego, szerszego, bardziej długoterminowego trendu? Pani Magdaleno, jakie są pani obserwacje? Dziękuję. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że myślę, że to jest wydarzenie, które jest wypadkową już sił i procesów geopolitycznych, które widzieliśmy i które przyspieszy pewne procesy, które już miały miejsce. Agresja Rosji nie jest czymś nowym, dlatego że oczywiście w wypadku Ukrainy to się zaczęło już w roku 2014, wojna w Gruzji, 2008 rok, więc wiemy o tym ryzyku. Ale włącza się to w ten dłuższy proces, po pierwsze pewnego osłabienia się multilateralizmu, czyli bardziej radykalnych kroków ze strony krajów, bardziej niedemokratycznych. I włącza się też ten trend przesuwania się też siły ze strony Zachodu, Stanów Zjednoczonych, NATO, w stronę Azji, Chin i innych krajów. Więc na pewno kończy to też ten proces takiej wiary w globalizację, w siłę liberalizmu, siły demokracji i prawie takiego wiary w siłę tego, co Timothy Snyder na przykład nazywa taką nieunikalną drogą ku dobremu zakończeniu. Raczej niż tej wiary bardziej innych krajów, innych systemów wierzących bardziej w filozofię i system. Ale do czego zmierzam? Dlatego, że widzimy, że to przejście z centrum wypadkowej siły ekonomicznej, politycznej właśnie przesuwa się w stronę Chin, w stronę Azji i to wydarzenie pewnie przyspieszy to. Przyspieszy to pewnie też to odejście od globalizacji, który już rozpoczął się poprzez wzrost populizmu, dojście Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych, pewne zmiany w polityce też w Europie Zachodniej, spowodowane kryzysem europejskim, co powoduje to, że już nie mamy właściwie globalizacji jako takiej, bardziej regionalizację. Więc to wydarzenie, które uświadamia właśnie nam te wszystkie ryzyka, to może przesunąć Rosję w kierunku Chin, odcięcie też Rosji od rynków finansowych, pokazuje nam jednak, że
wracamy do takiego bardziej zatomizowanego świata niż tego jednego globalnego, otwartego na jednym systemie. Pani Marzeno, ja bym chciała właśnie trochę pociągnąć ten wątek regionalizacji i zapytać się, czy my możemy sobie teraz wyobrazić taką sytuację, gdzie świat nam dzieli się ponownie de facto na dwa bloki, tylko tym razem byłby to blok taki składający się z grupy. Pytanie, czy pod przywództwem Chin, bo mamy wrażenie, że ta sytuacja obecnie może pchać Rosję właśnie w kierunku takiego nowego globalnego hegemona, nie tylko w ujęciu, albo w ogóle nie w ujęciu politycznym, może właśnie bardziej w ujęciu gospodarczym. Czy taka teza może być uzasadniona, że tak może wyglądać od tego momentu w przyszłości nasz świat gospodarczy, świat finansowy, świat polityczny? Ja tutaj się zgodzę z panią Magdaleną. Również uważam, że będziemy widzieć dalszą polaryzację na rynkach i wiadomo, że polaryzacja jest szkodliwa w sumie na końcu dla wszystkich. Widzimy to przesunięcie w stronę Chin. Z drugiej strony Chiny w tym momencie mają również własne problemy. Przypomnijmy o rynku nieruchomości. I dalej są bardzo mimo wszystko zależne od Zachodu, chociażby biorąc pod uwagę ten postęp technologiczny, technologię, którą potrzebują z Zachodu. Więc jakby wydaje mi się osobiście, że to wzmacnianie sił Chin, że Chiny teraz przyglądają się całej sytuacji, reakcji Zachodu, który bardzo się zjednoczył, tak? Dawno nie było już takiego zjednoczenia całego Zachodu, że oni się przyglądają, biorą jakby z tego swoją lekcję, na pewno będą dalej starać się usamodzielniać i na pewno te trendy będziemy dalej widzieć, tak. Czy moglibyśmy zaryzykować taką tezę, że Chiny wyjdą z tej całej sytuacji umocnione? Bo mieliśmy ostatnio taką też dosyć mocną deklarację rządu chińskiego dotyczącą wsparcia też właśnie sektora nieruchomości, które ostatnimi czasy mocno cierpi. Jakby cofnięcie się w stosunku do tej, no nie chciałabym tego nazywać takimi mocnymi słowami, ale agresji w stosunek do spółek technologicznych, że nastąpiło pewne wyhamowanie. I czy to jest właśnie odpowiedź trochę na jakiś zmieniający się sentyment w kierunku antychińskiego? Jak pani to postrzega, te zmiany? Wydaje mi się, że za wcześnie, żeby mówić, jakby czy Chiny, żeby do końca podjąć taki wniosek, czy Chiny wyjdą dużo wzmocnione albo wzmocnione, bo musimy pamiętać, ten kryzys na Ukrainie, znaczy wojna na Ukrainie, jakby póki co nie wiemy, jak ona dalej się rozwinie. No, teraz mamy tą kwestię, czy będziemy płacić w rublach za gaz. Więc chodzi tutaj głównie o to, jeżeli na przykład eskalacja w tym momencie, na przykład nawet na rynku energetycznym samym, doprowadzi na przykład do, to nie jest nasz base case scenario, chciałabym powiedzieć, ale jeżeli wywoła coraz większy kryzys energetyczny na rynku europejskim i osłabi za bardzo Europę, to jest to również bardzo niekorzystne dla Chin, dla samych Chin. Więc jakby tutaj jest dużo takich moving parts. Tak, więc wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Jasne, jasne. To może teraz pytanie do pana Szymona, bo też myślę, że wiele osób zastanawia się właśnie w kontekście tej potencjalnej potęgi Chin. Cały czas skupiamy się właśnie na tych relacjach Rosja, Chiny, pozostałe kraje regionu, a to, o czym pani Marzena wspomniała, wciąż Chiny są bardzo mocno związane ze Stanami Zjednoczonymi. Także czy tak naprawdę nie na wyrost kreślimy trochę te takie negatywne, futurystyczne scenariusze na korzyść tej polaryzacji? Myślę, że nie. Powiem też, że wydaje mi się, że tak może faktycznie jeszcze trochę jest za wcześnie oczywiście, żeby snuć jakieś długoterminowe scenariusze, ale myślę, że postawiłbym wręcz tezę, że Chiny z tej wojny de facto nie wyjdą wzmocnione. To znaczy zobaczmy, co się działo przez ostatnie 30 lat. Ten cały światowy liberalizm, Chiny strasznie na tym skorzystały, tak, że był wolny handel, że Stany Zjednoczone pozwalały Chinom de facto na ten wolny handel. Chiny zdawały sobie sprawę, potęga Chin rosła, Amerykanie zdawali sobie z tego sprawę,
Chińczycy zdawali sobie sprawę, że Amerykanie też jakby wiedzą o tym, więc zaczęli realizować takie projekty, które w pewnym sensie będą mogły ich uniezależnić od tego oceanu światowego, od wolnego przepływu przez morza i tak dalej. Takim jednym z projektów było to, żeby tutaj ten jakby spiąć tę całą Eurazję jakimś takim jednym dużym projektem kontynentalnym, gdzie oczywiście Rosja była kluczowym graczem, ale kluczowym graczem była też Unia Europejska. Tak? To jest chociażby ta inicjatywa pasa i szlaku i tak dalej. Tak? Chodziło o to, żeby jakby uniezależnić się od handlu morzem i pójść trochę w kierunku wymiany towarowej lądowej. No, wydaje mi się, że Chiny z przebiegu wojny nie są zadowolone i ten projekt się troszkę jednak rozpada. Część inwestycji była na Ukrainie też realizowana. Tak, tak, no oczywiście Ukraina też tu była jakby kluczowym krajem tranzytowym i częścią de facto tego całego pomysłu. Więc z tego punktu widzenia raczej to jest no negatywne. Co więcej, wydaje się, że tak jak już tutaj zostało wspomniane, że no nikt tak przez ostatnie 30 lat nie zjednoczył świata atlantyckiego, zachodniego jak Putin, tak? No bo to, co w tej chwili widzimy, wydaje mi się, że będzie raczej powodowało do takiej konsolidacji, wzmocnienia się tego obozu atlantyckiego Ameryki i Europy Zachodniej versus właśnie Chiny, no i jakaś pewnie zmarginalizowana rola Rosji w tym całym układzie. Tak bym to widział. Tak. Wydaje mi się, że najbardziej zwycięskie, jak już idziemy w tą stronę z tym całym konflikcie, no to wyjdą jednak Stany Zjednoczone. Tak, myślę, że to takie konkluzje dosyć pewnie naturalne, bo to jest kwestia odległości, mimo wszystko ten brak powiązań gospodarczych, czy ich ograniczoność. Ale w kontekście Chin, i to też jest moim zdaniem ciekawy wątek, te rezerwy rosyjskie, które już jakby nie są tradycyjnie w całości w takich naszych twardych walutach w naszym rozumieniu, ale w chińskim juanie. Jaki tutaj też, czy tu możemy sobie wyobrażać, że to już stanie się trend dla wszystkich gospodarek, dla wszystkich krajów? Znaczy, no może być takie dalsze odchodzenie od dolara. Zresztą Chiny jakby same posiadają duże rezerwy walutowe, między innymi w dolarze. No, oczywiście w ostatnich latach też je dywersyfikowały, ale tak, no, wydaje mi się, że to może być trend. No, ta cała sytuacja z zamrożeniem de facto rezerw walutowych Rosji, no, pokazała też trochę jednak wszystkim siłę i potęgę amerykańską, tak, że jedną decyzją można zablokować setki miliardów dolarów i ta świadomość będzie rosła. No i tak, no, uważam, że taki może być trend, co de facto może tutaj, to jest ciekawa dyskusja w kontekście na przykład potencjalnej siły dolara, tak? Mówi się, że teraz dolar będzie się umacniał, bo rosną stopy, no bo jest taka sytuacja trochę podwyższonego ryzyka, czyli jakby dolar na tej sytuacji zyskuje, ale właśnie taki długoterminowy trend związany z rezerwami walutowymi może w dłuższym okresie jakby być może tą walutę niekoniecznie tak umacniać. Trochę tak jak kiedyś było z funtem brytyjskim, też był kiedyś walutą rezerwową, globalną, a świat od tego odszedł. Także no, takie widzę tendencje możliwe. Czyli panie Sebastianie, wyobrażasz sobie taką sytuację, że w sytuacjach kryzysowych ludzie kupują nie obligacje amerykańskie, nie dolara, tylko właśnie w stronę chińskich aktywów? Czy to jest w ogóle bardzo, bardzo nierealna sytuacja? Zależy gdzie, u nas raczej nie. No właśnie. Natomiast w Azji może tak. Natomiast no, jeżeli patrzymy na tą całą sytuację, to można oczywiście dyskutować, kto na tym wychodzi lepiej, kto gorzej. Jak rozumiem, plan był taki, żeby w 3 dni Rosja miała podbić Ukrainę, miała się wzmocnić i miała dążyć w kierunku odbudowy dawnego Związku Radzieckiego. Plan zawiódł. Zwykle w tego typu sytuacjach ten, kto miał taki plan, traci najwięcej. I wydaje mi się, że Rosja na tym, co się wydarzyło, straci bardzo dużo. Bo teraz cokolwiek Chiny nie będą mówić, no to chyba wszyscy widzimy, że tak na dobrą sprawę Rosja stała się troszkę krajem zależnym od Chin. No bo w zasadzie Rosja nie może się w tej chwili skierować do Europy ani do Stanów, żeby tutaj próbować rozmawiać, robić biznesy i tak dalej. Musi się kierować w stronę Pekinu.
Można wręcz zaryzykować tezę, że wskutek tego konfliktu, który Rosji no, nie udał się, bo tak trzeba już dzisiaj postawić taką tezę, że ta wojna, nawet bez względu na to, jak ona się zakończy, a wydaje się, że jeszcze przez jakiś czas niestety będziemy ją obserwować, pomimo tego, że wszyscy byśmy chcieli, żeby ona się zatrzymała dzisiaj, żeby Putin wyszedł i powiedział, że on zrobił pomyłkę, że przeprasza wszystkich i że daje tak pieniądze na odbudowę Ukrainy, na te wszystkie osoby, które straciły życie i tak dalej. Wydaje mi się, że taki scenariusz jest mimo wszystko bardzo mało prawdopodobny. No to tak na dobrą sprawę można powiedzieć tak, Rosja stała się państwem zależnym od Chin. I z naszej perspektywy chyba nie jest to zła sytuacja. Generalnie ja od pewnego czasu stawiałem taką tezę, że piętą achillesową Rosji są Chiny. To znaczy nie biznesy tutaj w Europie, czy jakieś potencjalne konflikty ze Stanami Zjednoczonymi, tylko Chiny. Chiny oczywiście są krajem dość spokojnym, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o taką arenę globalną. Ale co jest w głowach chińskich przywódców, tego nie wiemy, a sądząc z tego, no, jak mogą oni myśleć, to wydaje się, że ich pozycja w tej chwili znacznie jednak wzrosła i że no w tej chwili Rosja bardzo, bardzo dużo straci na tej wojnie. Im ona będzie dłużej trwała, tym Rosja straci jeszcze więcej na korzyść głównie Chin. To znaczy będzie się stawała coraz bardziej krajem zależnym od Chin, pomimo tego, że przywódcy chińscy będą zapewniać, że oni takich zamiarów nie mają. A czy realny jest scenariusz, że, bo o tym się pisze w mediach, że być może dzięki pomocy chińskiej albo jakby wzmocnienie ruchu ekonomicznego na linii Rosja-Chiny, być może Rosja skompensuje sobie całość sankcji albo przynajmniej ich znaczącą część. Czy to w ogóle jest realny scenariusz, czy to... Pewnie część tak, natomiast proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie też muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli przerzucą teraz znaczną część biznesu do Chin, oni się uzależniają jeszcze bardziej i to jeszcze od takiego kraju, który teoretycznie będzie rozmawiał z nimi z uśmiechem na twarzy, ale co tam jest w głowach chińskich przywódców? A trzeba powiedzieć, że Chiny są krajem potężnym i jeżeli chodzi o ludność i pewnie swoje plany długoterminowe. W związku z tym, no moim zdaniem Rosja jest przegranym tej wojny na całej linii. Im dłużej wojna będzie trwała, tym będzie krajem bardziej uzależnionym, szczególnie od Chin. To zastanawiam się tutaj, bo cały czas rozmawiamy o tej relacji Rosja-Chiny, bo tutaj jest taki najbardziej oczywisty porządek, który nam się wyodrębnia, ale jakby ciekawym graczem, przynajmniej jeszcze na pewno sprzed konfliktu, jest na pewno Turcja i relacje Rosji z Turcją. I pani Magdaleno, zastanawiam się, czy my możemy sobie w ogóle gdybać na ten temat i czy to w jakikolwiek sposób może się Turcji opłacić, żeby, która, przypominam, nie nałożyła żadnych sankcji na Rosję i tutaj wyłamuje się, mimo tego, że jest członkiem NATO, wyłamuje się z sankcji, które są nałożone przez Unię Europejską, przez Stany, przez Wielką Brytanię. Czy ten środek ciężkości w Turcji jest w stronę Zachodu, czy bardziej w stronę Rosji? Czy może to jest właśnie partner do nawiązania relacji? Tak, te pytanie o to, w którym kierunku tak naprawdę idzie Turcja, czy w kierunku Europy, Zachodu i NATO, czy raczej Rosji, mam już zadawane było od pewnego czasu. Turcja jest bardzo ważnym elementem geopolitycznej układanki na Bliskim Wschodzie i na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, więc zawsze będzie tym graczem i Stany Zjednoczone i NATO zawsze będą się z nią liczyły. Na pewno jest to okazja dla Turcji, aby rozwiązać niektóre ze problemów, dlatego że nawet niedawne rozmowy z NATO i z Unią Europejską wskazują na to, że Turcja chce załatwić swoje interesy przy okazji tych rozmów i próbuje coś ugrać, co jest tak dość normalnym zachowaniem ze strony władz tureckich. Myślę, że to jest okazja do podreperowania relacji i z Unią, i ze Stanami Zjednoczonymi lub NATO jako takim, ale Turcja będzie musiała się wykazać dobrą wolą ze swojej strony, czyli będzie musiała jednak zgodzić się na, powiedzmy, odejście militarne od strony Rosji.
To po części już się stało, dlatego że po zakupie na przykład rosyjskich systemów rakietowych tak naprawdę Rosja nigdy, tak naprawdę Turcja ich nigdy nie zainstalowała, wiedząc, jakie będzie to miało swoje reperkusje. Ale też dochodzi tu do tego temat Cypru i wydobycia gazu, ropy w okolicach Cypru i oczywiście podziału wyspy. I na przykład wczorajsze, przedwczorajsze rozmowy z Unią Europejską wskazują, że Turcja jeszcze nie jest chyba gotowa na odejście od pewnych zachowań i nawet uznania tego, że tak naprawdę kilka z tych konfliktów wywołała. Ale jest to świetna okazja po to, żeby się przybliżyć z powrotem i być może opowiedzieć się trochę bardziej po stronie Zachodu. Jakkolwiek nie jestem tutaj ostateczną optymistką, dlatego że kiedy ten konflikt się, powiedzmy, wygasi w pewnym stopniu, myślę, że ta pokusa grania na wielu frontach być może w Turcji powróci. Czyli ten scenariusz, który taki wydaje się być bardziej prawdopodobny, to granie wciąż na kilku frontach, czy być może właśnie wciągnięcie Turcji w tą orbitę chińsko-rosyjską? Czy to może jest Myślę, że na razie powinniśmy się spodziewać tego, że Turcja jednak będzie grała bardziej bliżej Zachodu, ale nie będzie do końca paliła wszystkich swoich mostów. Pamiętajmy też o tym, że w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy i jest większość gospodarek europejskich lub rynków wschodzących, Turcja jest naprawdę w bardzo słabej pozycji, dlatego że inflacja jest już bardzo wysoka. Tak właściwie nie ma rezerw walutowych. Turcy jako sami nie wierzą we własną walutę i rząd i bank centralny były zmuszone wprowadzić naprawdę dość nowatorskie instrumenty po to, aby zachować własne pieniądze w własnym kraju i zapobiec kryzysowi bankowemu. Więc w sytuacji, w której następuje wzrost cen żywności, wzrost cen paliw, który doprowadzi do jeszcze większego deficytu obrotów bieżących w Turcji, to znaczy, że Turcja musi pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy z zagranicy. W sytuacji, w której inflacja być może osiągnie około 65% w Turcji, a stopy procentowe są na poziomie 14%, w której gospodarka ciągle jest pompowana kredytem, tak naprawdę nie ma miejsca za bardzo na pomyłki albo na tworzenie kolejnych frontów w walce ze światem zachodnim lub z rynkami finansowymi. Więc w tym momencie racjonalnym zachowaniem, i widać to, jest ponowne zażegnanie tych wojen z Zachodem i z NATO, ale nie sądzę, żeby ta natura polityki tureckiej później się zmieniła. Tak nawiązując do tego, że sytuacja w Rosji już jest, w Rosji jest zła, w Turcji również też ciężko sobie wyobrazić, że może być gorzej z perspektywy finansowej. Może być lepiej i pytanie, czy może być faktycznie lepiej i czy pani Marzeno, z perspektywy inwestorów taki kierunek turecko-rosyjski, aktywa tureckie i rosyjskie, które są mocno przecenione, to jest w ogóle rozsądna decyzja inwestycyjna? Perspektywą na odbicie, bo zaczynaliśmy rozmowę od tego, że jak jest źle, to być może warto się tam zaangażować. Czy to jest jakaś droga tak, dla nas? Myślę, że można mieć kilka perspektyw. Że tak powiem, moja perspektywa jest takiego globalnego inwestora. Ja reprezentuję również fundusze multiasetowe, które inwestują globalnie, więc jakby z naszej perspektywy cały region jakby jest związany z, może powiedzmy tak, stał się mniej, bym powiedziała, atrakcyjny. Wiemy, że Rosja została wykluczona z indeksów, dla rynków wschodzących. Jej miejsce zajęły kraje Bliskiego Wschodu i Afryki i kraje łacińskie. I to jakby, jak tak patrzymy, które kraje, które regiony są bardziej interesujące spośród krajów z rynku wschodzącego, to no to jakby tutaj byśmy wchodzili, że raczej może te, które na przykład eksportują ropę naftową. Commodities, czyli jak to było po polsku? Surowce naturalne. Surowce rolne. Surowce, przepraszam. Wszystkie języki mi wchodzą do głowy, tylko to nie. Tak, więc właśnie, więc jakby tutaj
tutaj jakby trudno jest mi, jakby mówić o tych dwóch krajach, zwłaszcza, że moim osobistym zdaniem jakby rosyjskie aktywa no będą, wydaje mi się, że na jakiś czas jakby chyba jest takie ogólne, mniemanie, że raczej chyba nie są za bardzo, że tak powiem, investable, czyli... to prawda, są ograniczenia techniczne, które na pewno to uniemożliwiają. Ograniczenia techniczne, ograniczenia prawne. Etyczne, dokładnie. Ograniczenia handlowe i tak dalej. Panie Sebastianie, przekazuję głos. Tak. My inwestowaliśmy na rynku tureckim 10 lat. Tak. Między rokiem 2008 a 2018. Zarobiliśmy na akcjach 100%, 50% straciliśmy na walucie, wyszliśmy na zero w złotych. Stwierdziliśmy, że zamykamy fundusz turecki i nie chcemy mieć z tym krajem nic wspólnego, dopóki rządzi tam ktoś taki jak Erdogan, kto realizuje swoją politykę i politykę, której nie popieramy. Jeżeli chodzi o rynek rosyjski, to mi się wydaje, że odpowiedź jest bardzo prosta. No, jeżeli ktoś chce inwestować z krwią na rękach, to pewnie na rynku rosyjskim jest, wyceny będą w najbliższych miesiącach niewysokie. Natomiast wydaje mi się, że żadna z naszych instytucji nie chce inwestować na rynku rosyjskim, że to jest w ogóle w tej chwili pewnie sprzeczne w ogóle z jakimiś podstawowymi zasadami ESG. Każda z naszych instytucji pewnie o to bardzo dba i nie sądzę, żeby normalne instytucje chciały inwestować na rynku rosyjskim, chyba że dojdzie tam do naprawdę bardzo, bardzo dużych zmian, ale to musiałyby być kolosalne zmiany, bo nawet jeżeli będą małe zmiany, jakieś porozumienie co do Ukrainy, to i tak Rosji po tym, co się stało 24 lutego, nikt nie powinien wierzyć. To znaczy w żadne zapewnienia, w żadne ustalenia i tak dalej. To jest jednak zmiana historyczna i moim zdaniem temat inwestowania na rynku rosyjskim to nie jest dla nas. To jest może temat dla jakichś globalnych inwestorów wysokiego ryzyka, spekulacyjnych, którzy no, po prostu inwestują według własnych reguł, ale niestety nie dla nas. A zahaczył pan wątek o wątek funduszy ESG, bo też od razu po wybuchu konfliktu pojawiły się takie zarzuty w stosunku do funduszy, które zgodnie z ESG inwestują. Tam w tych portfelach była Rosja. To, że Rosja prowadzi swoją politykę w taki określony sposób, to jakby nie jest nowum. Oczywiście teraz to bardzo mocno wyeskalowało, ale jakby obrona była taka, że ESG to nie jest to samo co etyka. Czy w tym momencie staje się to bardziej tożsame? To znaczy tak, jeżeli chodzi o okres przed wybuchem wojny, to nie chciałbym absolutnie nikogo krytykować. Każdy mógł inwestować na rynku rosyjskim i znajdować ku temu jakiś powód. My sami zamknęliśmy fundusz rosyjski w 2018 roku na tej samej zasadzie, jak zamykaliśmy fundusz turecki, to znaczy nie chcemy mieć z tymi krajami, z tymi przywódcami politycznymi nic wspólnego. Natomiast no, do momentu wybuchu wojny myślę, że nie było podstaw do tego, aby instytucje nie miały tej ekspozycji. Po wybuchu wojny myślę, że taka najprostsza zasada, którą trzeba byłoby przyjąć, pewnie to wycenić w zasadzie te aktywa do zera. Praktycznie, prawda? Natomiast czy je sprzedawać teraz, czy odczekać jakiś czas, no to już tutaj każda perspektywy realności sprzedaży tych aktywów? Byłby ktoś kupujący? Każda instytucja ma pewnie swoje jakieś procedury. Natomiast no nie wyobrażam sobie robienia biznesu w tej chwili na rynku rosyjskim. Myślę, że tutaj dużo instytucji, na przykład różnego rodzaju banki, które przechowują aktywa rosyjskich oligarchów czy polityków, powinny się naprawdę zastanowić, czy te hasła związane z ESG, różnymi rzeczami, którymi epatują na swoich stronach internetowych, czy to jest prawda w stosunku do tego, jak realistycznie wygląda ich biznes z Rosją. Także reasumując, myślę, że to jest duża zmiana. Nie chciałbym absolutnie nikogo krytykować do momentu wybuchu wojny. Natomiast teraz każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce dalej prowadzić biznes z takim krajem. I to jest taki swego rodzaju sprawdzian dotyczący tego. Jest to historyczny game changer taki moim zdaniem. No i tutaj się okaże za chwilę. Mamy przykłady firm, które powiedziały, że one nadal chcą robić biznes w Rosji. I myślę, że wizerunkowo te firmy cierpią bardzo. Ucierpią znacznie bardziej niż te korzyści, które mają z rynku rosyjskiego, bo najczęściej dla takich firm typu Nestle biznes rosyjski to jest 1 czy 2% przychodów, a wizerunkowo te firmy stracą niesamowicie dużo. Być może ktoś tam będzie musiał przemyśleć decyzję.
Panie Szymonie, teraz tak przechodzę z takim płynnym. Tak, bardzo proszę. Przepraszam, czy ja mogę dodać, bo tutaj był poruszony bardzo interesujący wątek i oczywiście te pytania, myślę, że wszyscy je sobie stawiamy i dalej jakby szukamy jeszcze odpowiedzi, ale szukając tych odpowiedzi, przychodzi mi do głowy jedna rzecz. Jeżeli odsprzedamy te wszystkie aktywa w Rosji za ułamek, centy, że tak powiem, grosze tego, co one były warte, kogo właściwie tym wzmacniamy? Czy nie wzmacniamy przypadkiem tych sił, że tak powiem, antydemokratycznych? Czy rzeczywiście jako inwestorzy powinniśmy się wycofywać? Ja nie mówię o kupnie nowych, mówię o wycofywaniu. Czy może powinniśmy zostać i się angażować? Ale to jest jakby moje osobiste takie zapytanie, jak rzeczywiście postępować w tej chwili. To pytanie zawieszę, ale to i tak daje nam wątek, jakby możliwość przejścia do takiego wątku bardziej z naszego polskiego podwórka, no bo nasze polskie firmy, my patrzymy oczywiście z perspektywy funduszy, z perspektywy naszej konferencji, tam jakby zaangażowanie wprost w spółki ukraińskie czy rosyjskie duże nie było, ale nasze firmy, jest kilka dużych brandów, które działały na rynku i ukraińskim, i rosyjskim. Mamy właśnie te historie firm, mówi się głównie o firmach Zachodu, które muszą albo porzucić swój majątek, albo liczyć się z nacjonalizacją. Jak bardzo uderzy to w polskie firmy? I no bo to jest jakby pytanie o polską gospodarkę. Tam jest kilka elementów, ale chociażby ta ekspozycja. Co to dla nas oznacza? Znaczy tak wychodząc może od tych globalnych firm, to faktycznie zgadzam się, że tutaj wizerunkowe straty są dużo większe niż straty wynikające z prowadzenia tam biznesu. No. Okej, są pojedyncze firmy, które mają dużą ekspozycję, ale co do zasady, nie wiem, amerykańskie firmy to jest z rzędu, nie wiem, 1% przychodów, europejskie też, Volkswagen to jest bodajże 2% przychodów, Adidas takie, z takich większych marek, więc tutaj moim zdaniem to jakby nie ma dyskusji, nie ma tematu. Polskie firmy w Polsce, Polska, ponieważ jest trochę bliżej, no to ten udział eksportu na przykład do Rosji jest trochę większy niż średnio w państwach Unii Europejskiej, aczkolwiek on nie jest duży, bo to jest rząd wielkości około 2-2,5% PKB polskiego, kilka procent naszego eksportu, więc to też nie jest jakby z punktu widzenia całej gospodarki jakiś duży dramat. Myślę, że dużo poważniejszym problemem dla polskich firm po tym, co się wydarzyło, to raczej nie jest kwestia tego, czy one tam będą sprzedawały, czy nie, tylko kwestia kosztów, tak? Koszty surowców, koszty, znaczy wysoka inflacja, to, że pracownicy w niektórych sektorach wracają na Ukrainę, żeby walczyć. Myślę, że to są ważniejsze w tej chwili problemy, a nie to, że spółki prowadziły tam. Okej, wiadomo, że możemy za chwilę porozmawiać o jakichś konkretnych przykładach spółek, które miały dosyć dużą ekspozycję, to wiadomo, że zaboli, ale co do zasady wydaje mi się, że dla perspektywy gospodarki dużo ważniejsze są kwestie cen surowców, cen walut, inflacja, a niekoniecznie ekspozycja naszych firm na ten kierunek wschodni. Tak bym to też nie chciałabym nas zostawiać właśnie z taką perspektywą ponurą. Staram się szukać jakichś szans, które inwestorzy teraz mają. Czy my jako polska gospodarka w jakikolwiek sposób możemy wyjść, nie chciałabym używać słowa znowu, że skorzystać, ale być może okaże się, że wycięcie Rosji z indeksów może oznaczać większą skłonność do napływu kapitału do naszego tutaj rynku. Pytanie o właśnie przepływ siły roboczej. Ja wiem, że mamy teraz jakby odpływ części pracowników, którzy już w Polsce kilka lat pracowali, ale być może ten napływ osób z Ukrainy będzie oznaczał również jakby wzmocnienie polskiej gospodarki kapitałem ludzkim. Czy to jest jakakolwiek szansa dla naszej polskiej gospodarki, polskich spółek? To może najpierw od tych indeksów. Tutaj też się nad tym zastanawialiśmy, no bo faktycznie Rosja na przykład w tym indeksie Emerging Markets Europe, no to stanowiła bodajże 60%, tak? Czyli można powiedzieć, no dobrze, Rosji nie ma, to ten kapitał teraz przepłynie do tych wszystkich krajów i udział Polski zwiększy się 2,5 raza, tak? Ale to wydaje mi się, że to tak nie będzie, że duża część tych mandatów, które były na Europę Środkowo-Wschodnią, które między innymi też na przykład obejmowały Turcję kiedyś, Rosję, no to pytanie jest w ogóle, czy tego typu mandaty
inwestycyjne mają w tej chwili sens, tak? Czyli jeżeli nie mamy dwóch dużych rynków, no bo jakby zgadzamy się mniej lub bardziej, że to nie są za bardzo inwestowalne rynki, no to pytanie, czy tego typu mandaty pozostaną. Więc tutaj akurat co do tych przepływów kapitału, takich wprost bym jakoś tam optymistą za bardzo nie był. Co do skutków gospodarczych, wydaje mi się, że to jest kwestia perspektywy. No, w średnim, dłuższym terminie wydaje mi się, że polska gospodarka, czy europejska w ogóle, jednak wyjdzie wzmocniona. No to sam fakt, że ten projekt rosyjski, który zakładał jednak to powiązanie przepływami strategicznymi Rosji i Europy Zachodniej, tak? Czyli to, co widzieliśmy przez ostatnie 30 lat, uzależnianie się od surowców, chociażby firmy niemieckie inwestujące czy francuskie na potęgę w Rosji. Ten projekt jakby on do pewnego momentu, do tego 24 lutego, on się spinał i on dla Polski był generalnie strategicznie niekorzystny. Więc jeżeli możemy patrzeć w takich perspektywach, że to jest jakby koniec tego projektu, mam nadzieję, że tak, że europejskie kraje jednak przejrzały na oczy, no to wydaje mi się, że w długim horyzoncie no to jest dla nas jakaś tam sytuacja jakby pozytywna. No, Muszę niestety postawić kropkę. Okay. Bardzo dziękuję Państwu za ekspercką wiedzę i za to odniesienie się do tej bardzo trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że to jest jakaś wskazówka dla inwestorów, którzy nas oglądają. Trochę otuchy, ale pewnie też takiej realistycznej wiedzy. Dziękuję bardzo za udział w panelu. Dziękuję.